Tak się stało, że
projektant wybrany realizował w kolejności, cały czas wykonywał proces zmiany, zachowując odpowiednie terminy, no i okazało się, że jesteśmy jak gdyby z przyspieszeniem w stosunku do deklaracji. Z tego względu, że pan kanclerz w ubiegłym tygodniu, już po naszej sesji, bo szczerze mówiąc nie mogliśmy jej prowadzić, bo brakowało nam chyba jednego dnia z zachowaniem oczywiście rygoru ważności, no, dzwonił, kontaktował się ze mną. Ja kontaktowałem się z panem przewodniczącym i uznaliśmy, że sprawa jest na tyle poważna, że nie możemy spowodować jak gdyby wyczerpania terminu deklarowanego, jest możliwość wcześniejszego załatwienia sprawy i w związku z tym no, na dzisiaj pan przewodniczący wyznaczył tę sesję. O tyle jest to ważne, że jest potencjalny inwestor. Chcielibyśmy wszyscy razem, żeby ten inwestor rzeczywiście zrealizował to, co zamierza właśnie w naszej gminie, konkretnie w Tarsku. W tym procesie my mamy poważną rolę do spełnienia. Jeżeli Państwo dzisiaj przyjmiecie zmianę tego planu, to jak gdyby pewien proces żeśmy wykonali. Reszta oczywiście zależy już od innych okoliczności, od ceny punktu i tak dalej. I ten proces pan kanclerz przejmie, będzie realizował zgodnie z ustawą. No, tak to wygląda, jest to w końcu też jak gdyby podmiot publiczny podlegający pewnym procedurom. Każde przyspieszenie o tydzień, o dwa jest tutaj bardzo istotne i ważne, bo inwestor no, zaczyna się niepokoić, czas biegnie. Natomiast faktem jest równocześnie, że w tym procesie uczelnia jest też jak gdyby istotna w tym połączeniu. Jeżeli to się uda, to mielibyśmy poważnego inwestora i byłaby taka współpraca, jak w symbiozie praktycznie uczelnia i ten podmiot, który no, chciałby zainwestować poważne środki i utworzyć no, pomoc administracji. Jest to bardzo ważne. W związku z tym pozwolimy sobie na to, żeby wyjść na trzecie, przyspieszyć no i dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze ma pytania? Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały druk nr 61? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 radnych jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 19 głosami za. Przystępujemy do drugiej uchwały, druk nr 62. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu w obrębie geodezyjnym Karst. Czy ktoś ma uwagi do uchwały? Pan radny Bartoszewicz. Nie chciałem tylko spytać. Chodzi o rozdział 12. Stawki procentowe. I to jest dwa tereny przeznaczone do gospodarowania. Ustala się 5% stawkę. I od czego to po prostu wynika? Bo wiem, że można od 0 do 30 taką stawkę ustawić. Stawka była maksymalna. Nie ma takiej potrzeby.
jest to podmiot, który uczestniczy w procesie wydania stanowisk pracy. Wyczerpująca informacja, czyli nie ja, tylko ja. Wystarczająca jest odpowiedź? Tak, dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma zapytanie? To przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały druku nr 62? 2, 4, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 19 radnych za, nie było głosów przeciw. Uchwała została przyjęta. Wyczerpaliśmy porządek obrad. Wysoka Rado, stwierdzam, że porządek obrad dzisiejszej sesji został zrealizowany. Zamykam obrady 8 zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie. Bym prosił o wstrzymanie się jeszcze. Ja kilka informacji podam już po sesji, jako już bez... Przypominam, że za chwilę odbędzie się spotkanie z przedsiębiorcami zajmującymi się gospodarką prowadzeniem ścieków. Tematem spotkania jest odwodnienie miasta. Tu proszę sobie zanotowanie. 25 kwietnia w sobotę nie będzie szkolenia z budżetu z tego względu, że konflikt jest między komisją wsi, która ma po prostu przewidziane spotkania i z tego względu odwołamy te szkolenie. Z kolei 28 kwietnia o godzinie 14 odbędzie się spotkanie z pełnomocnikiem pana burmistrza od spraw uzależnionych. To, co wspominałem o alkoholu, to chcę w dalszym ciągu realizować i żebyście państwo się zapoznali z materiałami pełnomocnika do spraw uzależnień i nie tylko z tymi materiałami. To by było na tytuł. O godzinie 14, 28 kwietnia. Tych, co będą grali kręgle, są to pani Agnieszka, pani Ela, pan przewodniczący Krzysiek Puczyński i moja skromna osoba. Jeśli byłyby chętni, może są, to można utworzyć jeszcze jeden zespół. To tyle, dziękuję. No to dziękuję bardzo i o 16.00 bardzo dziękuję. Panie przewodniczący, ja tam jeszcze kilka zdań powiem. Proszę państwa, państwo wiedzieliście, że tutaj rozpocząłem procedurę naboru na etat związany z likwidacją dwóch z Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej. W tej chwili moim zarządzeniem powstał jeden wydział i stąd ten konkurs rozpisany wcześniej. Mieliśmy 17 czy 18? Mieliśmy 17 ofert, wspominałem. 4 ze względów formalnych nie były uwzględnione, zostały udalone. Proszę państwa, spośród tych 13 ofert zrobiliśmy nabór poprzez konkurs, były testy przeprowadzone przez komisję. No i wczoraj podjąłem decyzję. O tej decyzji chciałem państwa poinformować. Postawiłem na panią Martę Cieszewską, na panią, która tak naprawdę była mózgiem już od pewnego czasu Wydziału Gospodarki Komunalnej. Dlaczego tak to wyszło, że w ogóle rozpisywałem konkurs, bo podejrzewam, że takie pytania mogą być.
Między innymi dlatego, że przede wszystkim nie wiedzieliśmy, że pani Marta chce wystartować. To po pierwsze. Zorientowaliśmy się dopiero później, jak już zaczęły zbywać oferty i uznałem w tym momencie, że jeżeli konkurs wyłoni osobę, oczywiście na naszej stronie, a też podpiszę w zakresie tych czynności. Ale proszę Państwa, akurat okazało się, że pani Marta wypadła najlepiej, z czego nie ukrywam, bardzo się cieszę, a cieszę się z kilku powodów. Między innymi dlatego, że jest zaoszczędzony jeden etap, jest to dużo w moim przekonaniu, że merytorycznie osoba jest zorientowana w szczegółach z problemami, które ten wydział załatwia. No i w przypadku osoby zewnętrznej to wydaje mi się, że rok czasu to trzeba tak dochodzić, poznawać techniki. No, jest to wydział trudny merytorycznie, jest tam popularnie mydło i powidło, przepraszam za takie określenie, ale to mówi wszystko. Bardzo duża różnorodność zagadnień problemowych związanych z funkcjonowaniem miasta. I stąd taką informację uznałem, że Państwo po prostu trzeba przekazać. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze ma jakieś informacje? Kto jeszcze? Proszę. Ja może troszeczkę obiegająco te tematy, które dzisiaj ruszamy. Chodzi mi o spółkę, która zakupiła grunt, czy też planowała budowę stacji paliw wraz z takim centrum gastronomicznym przy drodze S3. Czy jakieś mamy informacje na ten temat? Chciałbym się tutaj wiedzieć. Informacje mamy pozytywne. Był pewnego rodzaju problem z ustanowieniem służebności na części uzbrojenia podziemnego, które niestety nie było dostrzeżone w momencie sprzedaży. I taki problem mamy kilka, związanych sprzed 20 lat. Nie wiem, to było możliwe, że niektóre uzbrojenia nie były zewidencjonowane, na siebie dopiero zostały uwidocznione w momencie właśnie tworzenia map miejscowych. I w ubiegłym tygodniu miałem chyba ostatnią rozmowę i Supeco uzyska służebność do swoich sieci, akty notarialne, taki był warunek. Transakcja, myślę, zostanie zrealizowana w najbliższym czasie. To pozwoli na wykonanie części zobowiązań przyjętych przez urząd, wykonanie wodociągu przez firmę Supeco. I w tym momencie rozpoczną się procedury związane z realizacją zadania, czyli z pozwoleniem na budowę i tak dalej. Rzeczywiście będzie stacja paliw tego sobie, będzie jakaś galeria, nie wiem jeszcze z czym związana, natomiast będzie również jeden ze zbudów. Z paskudów. Nie wiem, jaka to będzie sieć. Tego nie wiem. Natomiast rzeczywiście firma, która podjęła się inwestora zastępczego, proszę Państwa, no, tak się stało, ja nawet nie wiem, co było powodem. Kupiłem jedna firma i za podobne pieniądze, bo myślałem, że akurat była zupełnie inna transakcja, innej wartości, to sprawdziłem. Kupiła tą nieruchomość inna firma za podobne pieniądze praktycznie, być może jest za cenie, którą zrealizował notariusz. Także tutaj nie ma takiego przekrętu, że kupił za złotówkę, a sprzedał za 10, bo to mnie zaciekawiło. Firma z Krakowa również i zobowiązanie jest takie, że w tym roku te trzy firmy niezależne świadczące usługi na tym terenie powstały. Myślę, że to byłby dobry prognoz. No i to chyba Państwu mówiłem, że w rejonie właśnie ulicy Kamiennej, Kartki Mody była Diana, jeżeli powoli sprzeda w najbliższym czasie licytacji tą nieruchomość, to będzie kolejny dystrum w Sulechowie, być może ku rozpaczy części sprzedawców, ale proszę Państwa, patrzę na tylko tej mowie. Dzisiaj byłem w tamtym rejonie z panem komendantem Straży Miejskiej, między innymi po to, żeby zostać w skargi, żeby zobaczyć, jak na tym miejscu wyglądają z tyłu makabrycznie. Jeżeli stałoby się, że była Diana została wyskoczona z tej nieruchomości, to myślę, że tamten teren nabrał zupełnie innego obrazku.
nie byłoby tego problemu podniesionego tu wcześniej. Pan radny Dziczyńskiego, byłaby ścieżka rowerowa, ścieżka komunikacja między tymi miejscami wymienionymi wcześniej. Na pewno byśmy zostali na pewnych świadczeniach ze strony firm dotyczących naszych tutaj dróg, czy ulicy Kamiennej, chodników, myślę, byłoby rondo, nie, przepraszam, nie rondo, byłoby skrzyżowanie świetlne, czyli Kamienna, Jana Pawła II, z jednej z drugiej strony i ta ulica, chyba w Usańcu Wielkopolskim, tak? Wyrajanie, czyli ten rejon byłby znacznie bezpieczniejszy w przemieszczaniu się. Oczywiście wyjeżdżając z Kamiennej jest problem. Po prostu trzeba się stopniowo wysuwać, żeby wiadomo stronę widzieć, jak ja to robiłem, przemieszczaniu się pojazdy w kierunku właśnie tutaj. No, centrum. Także kilka zmian, jeżeli to pójdzie, będzie. Będzie również, co też chyba zainteresuje Państwa, sądy, księgi wieczyste, komornik, zupełnie nowe elewacje, wymiana dachu. No i są oczekiwania, żebyśmy zrobili z tyłu ten parking. Moja deklaracja była w zakresie minimalnym uzyskania spadku. To będzie realizowało. Nie wnosiłem tych zadań na sesję, że zrobimy trochę w ramach innych możliwości. Już tutaj powoli to centrum będzie się. Dziękuję. Ktoś jeszcze? Panie prośbę, czy mogę korzystać z gospodarczej budżetu? Prosiłbym o pozostanie na chwilkę, żeby ustalić dzień i godzinę naszej komisji, bo wiem, że to ma wiele sens zmienić. Pan Błowiec. Ja mam jeszcze pytanie, bo przy nowo budowanej S3 na projekcie Nowego Światu wycięli tam chyba ze 2 hektarów lasów i czy coś wiadomo, że tam też będzie coś takiego jak stacja paliw i punkt obsługi podróży? Wiem tylko tyle, że będą przejścia dla zwierząt. Pan mógłby powiedzieć jako pewna informacja. Ale jeżeli pan przewodniczący już pozwoli, bo rzadko się tak spotykamy, że możemy trochę tak właśnie troszeczkę w luźniejszej atmosferze powiedzieć. W tygodniu czwartek, czy w środku, mieliśmy sprzedaż nieruchomości. Czwartek. I powiem państwu taką ciekawostkę, że jest to właśnie, to jest niestety potwierdzenie tego, co ja już tu kilka godzin mówiłem. Niestety. Wystawiliśmy nieruchomości za 1,850 mln. Udało nam się sprzedać tylko część za 240 000 zł. Świadczy to o tym, że naprawdę dzisiaj się trudno cokolwiek sprzedać. Dziękuję. A wiadomo coś na temat tej kopalni? Bo tam widzę, że coś rozbierają. Nie, ja nie mówię o kopalni. Proszę Państwa, Górzana to jest teren prywatny. Ja już poprzedniej kadencji próbowałem to jak gdyby próbować objąć zainteresowanie ten obszar, tak to nazwijmy. Ale były to propozycje pewnych działań inwestycyjnych, tylko niestety do tego już doszło. Nie nawiązałem kontaktu jeszcze z właścicielami. Właściciele są Zielonej Góry, płacą podatki. Nie ma to żadnej podstawy jakiegoś takiego działania inwestycyjnego, tylko można rozmawiać o ewentualnej pomocy z naszej strony, jeżeli mowa o inwestorze. Płacą to, co trzeba. Nie mamy żadnych podstaw prawnych, żeby tutaj terminować. Sprawdzimy. Dziękuję. To skoro jeszcze jak ludzie rozmawiamy, to jest to pytanie a propos ulicy Leśnej. Bije się z myślami, że jest tam dwie, góra trzy firmy. Zarejestrowanych oficjalnie jest 8. Zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych powyżej 7,5 tony od godziny 20 do 6 nie dotyczy klientów firm. Przecież chyba w nocy te firmy nie pracują, także tam jest zbędne to dopuszczenie tego ruchu w nocy. Byłem świadkiem pewnych ustaleń, nie będąc burmistrza. I pozwólcie Państwo, że na te pytania odpowiem na następnej sesji. Dlatego, że to wymaga rozmowy z tymi, którzy tam w tym rejonie mieszkają. Między innymi z panią Krzyżakowską i z właścicielami tych firm. Był taki moment, ja to mówię z pełną odpowiedzialnością,
momencie robiliśmy obwodnicę Sulakowa w Polsce Poznania, był taki moment, że sprawa firma wykonująca szukała przejazdu pomiędzy Trójką, żeby była możliwość przemieszczania materiałów na budowę od pana Rojdy, tak można powiedzieć, do Ronka, które zostały budowane w tym momencie. No i była możliwość również zrealizowania tej ulicy w asfalcie. Tylko nie uzyskałem zgody tych, którzy tam po prostu funkcjonują. Między innymi dlatego, że będzie dużo pojazdów. Na dzień dzisiejszy pojazdów być może jest jeszcze więcej, ale jest bruk, który no, ma swoje prawa. Domy się często, hałas, terytorium i tak dalej. Także nie potrafię powiedzieć, że akurat 7,5 tony powinno być po to, żeby, oczywiście jest to fikcja, po to, żeby ludzie mogli spać w nocy. Natomiast wymieniona przeze mnie pani, czy ta firma, prowadzi działalność gospodarczą i wyraźnie powiedzieli, że ich byt zależy od tego, że te duże tiry po prostu najczęściej korzystają z usług tej firmy w postaci wymiany ogólnej. Spróbujemy to wyjaśnić, ale to co pan pyta, to również pan na pewno nie dopytuje, ale tutaj państwo wiedzą, no bo nie wiedzą, bo tam chodzi o to w części, żeby tam na dzień dzisiejszy przebyć asfaltem tą drogą. Nie mamy w żadnym programie na dzisiaj, ani na najbliższy czas realizowania tego. Jeżeli kontynuując, to ja powiem, że mieszkańcy nie czekają na asfalt, bo im to niepotrzebne, tylko chodzi o ograniczenie ruchu w nocy, bo te ciężarówki na tym zakręcie i pana Rocha, i pana Kozłowskiego, no tam domy się po prostu sypią, nie? A już nie mówię o Nowy Świat 12, gdzie rzeczywiście ściany mocno popękane. Myślę, że to jest temat dosyć szeroki. Jeszcze jedna informacja i to będzie zakończenie tego naszego spotkania. Pan Różycki Sebastian, pan Kaczmar Stanisław, Kaczmar Zbigniew, Kozłowski Roman, Mójkowski Radosław, Suwała Barbara, Łukaszenko Agnieszka, 30 o godzinie 9.30 na ulicy Chmielnej w Rio. Szkolenie dla nas jest organizowane i proszę się po prostu stawić, albo się domówimy tutaj, kto z kim jedzie, żebyśmy po prostu byli w Zielonej Górze. Dziękuję panu burmistrzowi, panu kanclerzowi, myślę, że uczelnia zadowolona z decyzji radnych. Nie miałem okazji właśnie się przywitać. Chciałem w imieniu własnym, w imieniu rektora, władz uczelni podziękować za tak sprawne prowadzenie sprawy w Wysokiej Radzie, także panu burmistrzowi. Po prostu inwestycja, którą wykonaliśmy w Bliskim Ośrodku Innowacji i Wdrożeń Technicznych w Karsku, ma szansę rozbudować nie w ramach tejże inwestycji, ale może powstać tam ciekawy obiekt, który będzie w przyszłości współpracował, który też da możliwość zatrudnienia. Także dziękuję państwu bardzo. Przekażę też opinię spotkania. Chciałem też poinformować państwa, odpowiadał mi tutaj burmistrz, że dzisiaj był wybór rektora na następną kadencję, ponieważ aktualny rektor kończy swoją kadencję z końcem sierpnia tego roku i nowym rektorem od 1 września jest profesor Piłek. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. Proszę przekazać od Wysokiej Rady wszystkiego najlepszego i owocnej jak dotychczas pracy w Sulechowie i na uczelni. Dziękuję bardzo. Nie, 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 nie